Witajcie! Padało. Widzicie, woda jeszcze jest. Zabieramy się do czyszczenia i robimy hamulce. Tam jest cały zestaw. Tu zaraz przyczepię, przykręcę, dorobię, przerobię, zamontuję i wioz robotą. Nie ma czasu. No, w pierwszej kolejności zabieram się za montaż tutaj tego simmeringu. Zaraz go tutaj zamontujemy, ale jeszcze to oczyszczę, bo tu już szczotą przejechałem dookoła. To tak wstępnie, bo tuż przed montażem jeszcze to poprawię. Mam nadzieję, że kamerka dobrze ustawiona. Tu trzeba to jeszcze, widzicie, oczyścić porządnie. Bo to ma być profesjonal przecież, nie? Wypaśnie. Kto by podejrzewał, że ja się będę z mechaniką zajmował? Wiecie co? To jest chyba ostatnia czynność, o którą bym siebie podejrzewał. Obojętnie, czy to jest poważna mechanika, czy nie. Czy są to rzeczy trudne, czy łatwe. Dla mnie to jest wszystko nowość. I jakoś mi to się podoba. O! To jest bardzo ważne, żeby tu było czysto. Bo od tego będzie zależało uszczelnienie tego wszystkiego, co tu się będzie działo. O! I jest czyściutko. Teraz nie wiem, czy to można przesmarować, czy nie, ale odrobina smaru jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Aha, tutaj jeszcze jest tajny przyrząd. Oto ten, tak. To jest ten przyrząd, a ten przyrząd to jest stary simmering, którym będziemy to wbijali. Zawsze to trzeba robić przez ten stary simmering. To będzie gwarancja, że tu się nic nie uszkodzi. Elegancko sprawdzimy. Proszę bardzo. Na końcu. Można ten element montować. Co niniejszym uczynimy. Trochę tu bajzel. Ale to nic. Wyczyścimy to. Dobra, można to przeszorować szczotą. Teraz to oczyścić porządnie. Czyli co? Trzeba klucz 17. Tu są te uszczelki jeszcze pozostałe. Będę miał, kurczę, jeszcze problem. O, i to jest ta uszczelka. Bo tu będę musiał zaraz się pobawić z tą półosią i tamte simmeringi pozostałe. To można by przesmarować. Słuchajcie, też uszczelkę samą. Ale ona jest na tyle delikatna, że po prostu nie chcę ryzykować, wiecie? Bo ją przerwę i dopiero będzie kłopot. A tak ją tutaj ułożę i będzie elegancko. Teraz tak, ona idzie w ten sposób i w ten sposób, czyli na tej śrubie teraz łatwiej. O, i teraz jeszcze raz tą uszczelkę tu po wierzchu. No tak, tak się uczyli, tak mnie uczą. I ja tak robię jak oni. Można zakładać to. Ale jeszcze raz to przeczyścimy. Szczotę, żeby nie było. O, dobra. I teraz zakładamy. Popadało, słuchajcie, ostro. I to naprawdę bez żartów. Bardzo ostro popadało. Byłem na polu wczoraj, nie wziąłem kamery, ale powiem wam, że to jest właśnie to, o czym ja mówiłem. Mam powódź. Nie idzie tam wjechać. Teraz trzeba się tym zająć, ale jeszcze zanim, to tą półoś trzeba wybić, żeby zmienić ten simmering duży, który tam mam. Ale będzie robota. Cylinderek porządny, co? Widzicie? O! Cylinderek tutaj zapieczony.
tłukli chłopaki nawet młotkiem, żeby się ruszył, to ledwo las. Także to jest niestety złom. O ty kurczak! A ty. O. Aha, i ona teraz musi zejść. Ale se robotę znalazłem. Co ja robię? Zejdzie czy nie zejdzie? Jeszcze nie. Ale se robotę zrobiłem. No ale jak to ruszę? Dobra, ściągaj, nie dyskutuj. No, dobrze, że chłopaki przyjechali na chwilę, słuchajcie. Zobaczcie, półość zdjęta. Razem z łożyskiem. Tu odkręcone wszystko, także teraz zabieram się za rozbieranie tego. Tu będzie ten wymiana tutaj tego simmeringu, bo zobaczcie, tutaj jest specjalny model uszczelnienia, widzicie? To dodatkowe takie wyposażenie gratisowe. Tutaj też to trochę widać. Ale no nie będę, o tu widzicie, o to. A to jest to dodatkowe wyposażenie. O jakie bajzel. No i w każdym razie czyścimy to. I zaraz zabieramy się za składanie płosi całej zwolnicy. Moment. Jakby przyszli chłopaki, to ile to? Pół godziny i zrobione. Do dzieła. No, rozebrałem. Trochę był problem, bo ten seger jest za duży. A ja mam tylko takie małe te ściągacze. Ale się udało sposobem, słuchajcie. Dobra, i co chciałem wam pokazać. To są uszczelniacze, które miały tutaj właśnie za zadanie. O, tu jeszcze jest trochę tego uszczelniacza. Służyć do uszczelnienia właśnie tego, żeby ten olej nie leciał ze zwolnic. Mamy to na wierzchu. Oczyszczę to zaraz. Tu założę tą brakującą jeszcze szpilkę. Wymienię ten simmering tutaj, tą uszczelkę i montuję całą półoś z powrotem. Półoś oczyszczona. Tutaj ten flansz też oczyszczony. Simmering założony elegancko. Teraz jeszcze tylko przemyję łożysko i składam. Aha, jeszcze tą śrubę. Jeszcze tą śrubę brakującą. Ona gdzieś tu, o tu jest. Tak, to jest ta. Zaraz ją jeszcze tylko tutaj, żeby to już było w komplecie. O, to ją tutaj wstawię i będzie. Będzie git. No. Ale to ją, żeby ją wstawić, to trzeba ją trochę przytłuc młotkiem, bo ona tak to dobrowolnie nie pójdzie. Zaraz się tym zajmę. No, flansza założona, łożyska założone, seger założony, gniazdo oczyszczone. Można zakładać. Jeszcze tylko uszczelkę przykleję na smar jak zwykle i jedziemy. No, pozakładane wszystko jak trzeba. Fachowcy oczywiście przyjechali. Dzięki chłopaki, bo bez nich to by kurde blady, ja bym tutaj we trójkę mieliśmy, słuchajcie, co robić. Ale tu wszystko jak należy. Tu jeszcze te o-ringi, ten zębaty o-ringi, zaraz ten porobimy. Jeszcze tylko bęben do czyszczenia i zaraz będzie zwolnica wrzucona. No, zwolnica złożona, bęben, hamulce, wszystko nowe, eleganckie. Zaraz wrzucamy tu przygotowane wszystko, nowy simmering, oczyszczona ta taśma. Chwilka przerwy i zaraz jedziemy dalej z koksem, potem tylko koło i właściwie zrobione wszystko. Jedna strona. Jedna strona, tak. No, przymierzamy się, słuchajcie, do wrzucenia tej zwolnicy. Przyrząd jest. Dawaj, Andrzej, chodź pan.
Na pewno. Można puścić? No i siedzi. Bardzo porządnie. Prawie jak Jarek Ogarek. Czekaj, taśmę trzeba, a nie, ta taśma jeszcze... O, dobra. Masz śrubę? Masz. Jestem pustaki pod nóg. Dobrze jest. Jak ona już teraz złapała, to to można przykręcić. Czekaj, trzeba ją podnieść. Nie. Dobra już. O. Dobra. Jest i gitara. No i siedzi. Także za chwilę jeszcze tylko koło wrzucamy. Jeszcze tylko tutaj ten dekielek trzeba dokręcić i jesteśmy w domu. Jedna strona zrobiona.